szeregu płonie wzniesione prosto słońce. W sercach niesiemy dumę swojej nacji, świętość sztandarów i walkę do końca. Bardzo raczej czystą ojczyznę potrzeba nam ludzi gotowych na znak, na wspólne idei wielkiego zwycięstwa. Potrzeba nam ludzi walczących za kraj, za kraj. Pełni nienawiści, czy nas, nasza flaga, pyl naszej skóry i duma rasy. Białe kaptury, płonące krzyże, to dumna droga dla każdego z nas. Białe imperium ciągle rośnie, choć niewidzialne przeraża was, przeraża was, przeraża was, przeraża was. Pełni nienawiści, pełni nienawiści. Jest przykład w Zgorzelcu. Żaden z nas się nie bał. Wszyscy szli. Była jedność. Burmistrz się nie zgodził. Tak. Oczywiście. Czego się bał? Właśnie Germanu. No niestety. I dlaczego cywile nie szli? Szli sami skinheadzi, byli pobici, policja nas biła i żaden się nie bał. Wszyscy rozmawialiśmy szli. Z Wiarą w Zgorzelcu. To ludzie się boją, jeżeli naziści niemieccy mają swoje święta narodowe, jadą do Zgorzelca i co żywe i się rusza polskie, to napierdalają, biją za jednego pobitego rodaka będzie dwóch pobitych Niemców, tak musimy zrobić. Narodowy socjalizm polega na tym, aby ograniczyć, aby po prostu zbudować kraj zamknięty w swym obrębie, aby Polacy mogli żyć w swym kraju i aby żadne gówno nie przyjeżdżało do Polski i nie budowało tu obcego kapitału. Ponieważ my jesteśmy narodowymi socjalistami i rasistami, że tak powiem. I dlatego trzeba tępić, po prostu Polska jest tylko dla Polaków, jak każdy kraj jest tylko dla swojego narodu. I Polacy powinni żyć w swym kraju tak samo jak Niemcy. Też nie rozumiem dlaczego, co Niemcy czują do Śląska, jeżeli Śląsk jest rdzennie Polski. To dlaczego Niemcy chcą, Śląsk z powrotem? Tak samo jak i Pomorze, jak tam jest, tam były rdzenne plemienia słowiańskie, się osiedliły. Ja nie wiem, o co im chodzi. W telewizji pokazują głupoty, pokazują jakichś beznadziejnych pijaków po prostu, którzy tam obcięli po prostu na łyso tam niedawno i mówią, że tam diabol dla nas to jest wszystko. Dlaczego? Dlaczego tylko takich pokazują? Nie pokazują tych mądrych ludzi, którzy mówią, że nas jednoczy socjalizm, narodowy socjalizm, to jest dla nas najważniejsze. Nie boisz się. Dlaczego mam się bać? Nam by się przydał taki Hitler. Nam by się przydał, dlaczego nie? Dlaczego propaganda? Nam by się przydał taki Hitler. Nie, bo jest taka sprawa, że telewizja nasza
wycina zawsze te kawałki, które są najgorsze. Zawsze mówią skinheadzi, a potem pokazują takie rzeczy, gdzie jest takie awantura, pijaństwo, cokolwiek. Tak, właśnie, to pokazują nas w tych najgorszych sytuacjach. A przecież jesteśmy normalnymi ludźmi. Ja jestem przecież studentem, jestem, kolega, przecież pełny jest ludzi normalnych. Ja się uczę, ja pracuję w agencji informacyjnej. Dlaczego nas pokazują tych najgorszych? Dlatego, żeby nas właśnie znieważyć w oczach ludzi. Bo to jest Żyd. Jest żydowska propaganda, autentycznie. Jest żydowska propaganda. Komuna w tej chwili w zasadzie się rozpadła. W tej chwili zagrażają nam tylko Żydzi, bo się dobrze zorganizowali. To jest ich plus, jest dobra organizacja, oni myślą, są wykształceni. Ale no niestety, ja wierzę w Polaków, że będą mądrzejsi od nich, że nie dadzą się, jeżeli nie siłą, to umysłem. Przynajmniej wierzę w to, że tak będzie. Że nie damy się i wygonimy ich. Może nie chodzi o wyganianie, ale o to chodzi, żeby Polacy, my zapanujemy w tym kraju, a nie Żydzi. Polacy po prostu, żeby mieli takie same prawa jak Żydzi, bo Żydzi mają wszystko. Są w rządzie, mają telewizję, mają prasę, wszystko. Mnie się wydaje, że to jest coś nie fair, jak w moim kraju może rządzić człowiek z Izraela. To jest niszczenie nas po prostu od wewnątrz. Oni niszczą, demoralizują młodzież przez pornografię, przez w ogóle to wszystko. Dlaczego Żydzi byli za tym, żeby nie wprowadzić zakazu usuwania ciąży? To jest wszystko jedna taktyka, żeby było jak najmniej Polaków, żeby młodzież była zdemoralizowana, żeby to rozwalić wszystko. Oni od wewnątrz nas rozwalają. Nie możemy tego pozwolić, żeby to się tak skończyło. Taka jest sprawa. Musi pan być spokojny, że władza w Polsce się zmieni. Rozumiem. Wałęsa nie dotrwa do Buroku. Ale pan, musimy powolutku robić. My chcemy taką manifestację, ale porządniejszą zrobić w Szczecinie. Tejkowski, więcej takich jak Tejkowski to by było tak, ale ja mam dla niego to. Co? Dla niego, kto mu podpadł. Jaki komunista jest? To z nim nie czym jest Żyd. Jaki komunista? Tak, taki jest Tejkowski. No. Taka jest prawda. A nie, jest równy gościu. Więcej takich to naprawdę by było świetnie. Z tym, że Tejkowski, kurczę, no trochę przegina, bo jeżeli jemu gościu podpadnie, to dla niego jest Żyd. Tak jest, ale jest taki gościu. Więcej taki jak Tajkowski, będzie porządek w Polsce. Będzie, kurczę, jedność siła. Będzie czysta Polska, kurczę. A drugą organizację ukradza się. Ona mówię, nie ciągnie, nie ciągnie. No powiedz, no. Tajkowski to jest po prostu chorągiewka, no dawny komunista. A Żydzi w tej chwili skumali się z czerwonymi i rozkradają nasz naród i przecież nie można na to patrzeć. Żydzi plus czerwoni to jest coś strasznego. Ale na to przyjdzie kreska po prostu. Jasne, przyjdzie czas, że będzie koniec i wtedy my, młodzież, która obecnie dba o to, o dobro Polski, narodu, wtedy przyjdzie czas, naprawdę będzie porządek, będzie sprawiedliwość, będzie praca i wszystko będzie. Będzie tak. Jeszcze się, ja wierzę w Polaków, że Polacy się obudzą, tak, że wypędzą też. Jedno, co mnie denerwuje, że my, nas jest mała garstka tej młodzieży, ale jest tej młodzieży tyle, dlaczego oni tak obojętnie patrzą na to? Są tacy, którym wszystko wisi, no, wszystko olewają, żeby się wszyscy tak przyłączyli, wzięli się w garść, to wtedy naprawdę młodzież by tak podbiła ten naród, wtedy by był porządek. Ja jestem niepełnoletnia, ja się zapisałam do tej partii, ale ja po prostu zobaczyłam, jak to jest. Proszę pana, ja wiem, że jak ja powiem ten wywiad, znaczy dam, do telewizji, ja będę uważana w Warszawie za Żydówkę. Nawet za Niemietką, będą mnie uważali i będą mnie bić za to i będą nawet... No nie wiem, będą, wiesz, rozumiesz, będą. Ja wiem o tym, bo jestem z Warszawy, ja rozumiem tych ludzi, bo on robi na podświadomość ludzi. Dbamy, żeby na naszych ulicach nie było czegoś takiego jak narkomania, homoseksualizm. Dobrze, jeżeli zobaczysz narkomanię, co wtedy? No to jego strata, no. Trudno, no są po prostu wydalani, no. Jak? No po prostu są... Siłą niszczeni, bo tego się nie zniszczy, bo to są ludzie bez mózgu. Ich trzeba siłą niszczyć. Do niego nie dociera, jemu się powie, on zrobi swoje. Narkomani, homoseksualiści, ćpuny, to wszystko. Nie robi, po prostu trzeba tępić. Niestety to są nie robi, to trzeba tępić. Ale to w jaki sposób tępić? Naprawdę na to nie ma innej siły, nie ma po prostu innego sposobu, jak tylko siłą. Naprawdę, z niczym się nie dojdzie. Żeby po prostu z nimi był spokój, tylko siła. No i co ta siła? No ta siła ta to po prostu, że się wyniosą, że nie będzie ich widać na ulicy. Przecież oni plamią nasz polski honor. Jeżeli przyjeżdża ktoś taki z zagranicy i widzi takiego zaćpanego, brudnego flejtucha, no to on sobie myśli o całym narodzie. A w Zgorzelcu, kiedy wylądowali, zrobili sobie przystanek Rumunii, Polacy bali się wyjść na ulicę.
wszystko było rozkradane, niszczone i policja sobie z tym nie mogła dać rady. Ludzie bali się wyjść na ulicę i kto po prostu tam wtargnął? Skini wtargnęli i zniszczyli wszystko. Dopiero porządek zrobili, Rymunów nie ma, jest spokój. Nie ma już Rymunów. Kto to zrobił? No skinheadzi. Nie. Zjednoczona Europa nic nie pomoże, to zrobi jeszcze większy bałagan. Dlaczego? To będzie wymieszanina raz, mieszanina wszystkiego, nie wiadomo co się będzie mogło dziać. To będzie bezprawie, anarchia. Granice muszą być, niestety tak było od wieków i muszą być granice. Bez granic to do niczego nikt nie dojdzie. To będzie jeden wielki bałagan. Chaos, powstanie chaos w Europie. To będzie naprawdę wielki bałagan, nie wiadomo co się może stać. Nasz cały rozdział patrzy z wysoka, zawsze